Witam. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić Wam fenomen Akatsuki, dlaczego jego członkowie, mimo tego, że byli źli, byli też lubiani. Zapraszam. Na początku chciałem zapytać Was w prawym górnym rogu o to, czy jest tutaj ktoś, kto nie lubi ani jednej osoby z Akatsuki, co prawdopodobnie potwierdzi to moją teorię, że ciężko jest właśnie znaleźć taką osobę. Już wyjaśniam dlaczego. Zacznijmy od tego, że osoby tam były bardzo różnorodne, lecz każdy z nich był potężny. Nie było tam miejsca dla słabych uszy. Każdy cechował się zupełnie innym charakterem, co sprawia, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że polubi się przynajmniej jedną postać z tej organizacji. Tak jak w przypadku Kakashiego, tak i tutaj zdecydowana większość była badassami. Niczego się nie bali i gardzili ludźmi. Ponadto podzielono ich w pary, co sprawiało, że nie poznawaliśmy wszystkich naraz i mieliśmy czas, aby każdego z osobna poznać, zapamiętać chociażby jego imię, czym się wyróżniał, jakim był człowiekiem. Dodatkowo każdy z nich się dopełniał w danej parze, co sprawiało, że lubiło się ich jeszcze bardziej. Przedstawię Wam poszczególne grupy. Itachi i Kisame, ten pierwszy bardzo spokojny, potężny, a jednak bardzo opanowany. Za to ten drugi lubił walkę i chciał jej jak najczęściej. Jednak jeśli przyszła na to pora, to właśnie Itachi był w stanie zatrzymać w porę Kisame i się wycofać. Hidan i Kakuzu. Hidan uwielbiał zabijać i walczyć, co zresztą w późniejszym czasie zostało wyjaśnione, gdy już poznaliśmy jego wiarę i potrzebę wykonywania rytuałów. Kakuzu natomiast chciał tylko i wyłącznie pieniędzy i w sumie gdy ich nie było, to mu nie zależało. Nazywani byli braćmi zombie z tego powodu, że ciężko było ich zabić, co zresztą sprawiało właśnie to, że bardzo dobrze się dopełniali. Deidara i Sasori. Ta para była całkiem ciekawie złożona, dlatego że mieli inne pojęcie sztuki, co sprowadzało do częstych kłótni i śmiesznych momentów, co pewnie od początku było zaplanowane, idealnie oddaje esencję dwóch skrajnych osobowości, co w tym wydaniu świetnie się sprawdza. Deidara i Tobi. Drugi towarzysz Deidary jest również osobą, która ma głównie rozśmieszyć widownię, co mu się udawało ze względu na głupkowate zachowanie i chwalenie Deidary na każdym kroku. Konan i Nagato, główni przedstawiciele Akatsuki, bardzo potężni i opanowani, spokojni. Wszystko razem planowali i byli dla siebie wielkim wsparciem, cokolwiek drugiemu nie przyszłoby do głowy. Jak widzicie, każda para była idealnie dopasowana i nie widzę ich w innej kombinacji, bo w sumie wyobraźcie sobie Itachiego i Deidarę, gdzie ten drugi nienawidził Uchiha, lub Kakuzu i Sasoriego, gdzie najprawdopodobniej powstałby szybko konflikt i jeden drugiego by zabił. Kolejną rzeczą jest to, że każdy z nich miał jasno określony cel. Wszystko było cudnie zaplanowane i tajemnicze. Na początku w ogóle nie było wiadomo kim i po co są Akatsuki, a bez nich nie można sobie wyobrazić Naruto. Następnie można wywnioskować, że Masashi radzi sobie świetnie z antagonistami, bo historia każdego z nich jest bardzo dobrze opisana i warta uwagi. Ponadto oglądając ciągle te same twarze, chcemy by coś się działo. Świetnym przykładem jest tutaj sielanka w Boruto. Czasem coś się dzieje, ale to za mało i zbyt nijakie w porównaniu do Naruto Shippuden. Dajcie znać, co wy myślicie o Akatsuki, czy lubicie ich jako organizację, czy może poszczególne pary. Nie zapomnijcie lajkować, dać lajka i polubić ten filmik. Cześć!